Hejka, z tej strony Eliasz. Nadchodzi pora na podsumowanie sobie ciekawostek o najbardziej zdziedziałym bohaterze Overwatch, czyli żołnierzu 76. Żebyście nie narzekali na przydługie wstępy, od razu możemy ruszać do boju. Nazwa skórki Cichociemny 76 to odwołanie do formacji Cichociemnych, polskich żołnierzy, których desantowano do Polski okupowanej przez wroga podczas II wojny światowej. Ich zadaniem była walka partyzancka z Niemcami, a także organizacja oraz szkolenie ruchu oporu. Zarówno skórka Cichociemny, jak i Komandos są stylizowane tak, by Jack wyglądał jak żołnierz z okresu wojny w Wietnamie oraz zimnej wojny. W wojskowych skórkach broń żołnierza przypomina karabin M16 lub M4, szczególnie jej lufa, podstawa muszki oraz pokrywa komory zamkowej. Natomiast wyrzutnia rakiet Helix w tym skinie bardzo mocno przypomina podwieszany granatnik M203. W skórkach Komandosa pistolet żołnierza również ma zmieniony wygląd i przypomina Colta M1911, chyba najpopularniejszy pistolet w historii amerykańskiego wojska, który był w użytku od I wojny światowej do lat 80. Czasem, podczas odrodzenia, mając na sobie wojskowy skin, żołnierz mówi Sic transit gloria, co oznacza tak przemija chwała. Odnosi się to prawdopodobnie do łacińskiej sentencji Sic transit gloria mundi, czyli tak przemija chwała świata, co wytłumaczyłbym jako ziemskie dobra są ulotne. Ma to niezłe odzwierciedlenie w historii naszego bohatera, który znalazł się na szczycie, po czym wszystko stracił. Skórka Grillmistrz 76 ze swoim wyglądem i masą zmienionych tekstów jest nie tylko jednym z najfajniejszych skinów w grze, ale też ucieleśnieniem tatuśkowego memu. Na pewno zwróciliście uwagę na skarpety założone pod sandały. Skórka ta zmienia też odgłos chodzenia postaci na dźwięk kłapiących sandałów. W skinie Grillmistrza karabin żołnierza to opalarka do steków stylizowana na miotacz ognia z zamontowaną małą butlą gazową. W miejscu wyrzutni Helix znajduje się solniczka, a cała broń nazywa się Assault Rifle, co jest zabawne na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze świetnie imituje nazwę Assault Rifle, czyli karabin szturmowy, a po drugie dosłowne tłumaczenie oznaczałoby karabin solny. Ale w gamingowym języku SALT jest określeniem na ludzi zdenerwowanych albo rozżalonych, czyli na znaczną część społeczności Overwatch. W każdym meczu trafi się przynajmniej jeden taki zawodnik. Z karabinem solnym wiąże się jeszcze jedna dość ciekawa historia. Podczas prezentacji Doomfista dało się w tle zobaczyć żołnierza 76 w podstawowej skórce, ale trzymającego karabin ze skórki Grillmistrz. Dało to początek licznym plotkom. Najpowszechniejsza teoria mówiła, że nadchodzi możliwość mieszania różnych skinów z broniami z innych skórek. Często spekulowano też, że może być w ten sposób testowany nowy bohater uzbrojony w miotacz ognia. O puszce Grillmistrza już kiedyś wam opowiadałem, ale skrywa ona jeszcze jeden sekret. Zwróciliście uwagę na kod kreskowy? Jego liczby nie są przypadkowe. To numer telefonu nawiązujący do sceny z serialu ID Crowd, w Polsce noszącego tytuł Technicy Magicy. W telewizji jest tam wyświetlany spot informujący, że numer alarmowy 999 został zmieniony na łatwe do zapamiętania 0118-999-881-999-119-7253. Więc jakby się coś działo, to wiadomo gdzie dzwonić. Plotka głosi, że taniec żołnierza nawiązuje do wygłupów jednego z pracowników Blizzarda, które nazwano Dad Dance, czyli tatusiowy taniec. Mi osobiście ten taniec bardzo mocno przypomina wygibasy inżyniera z Team Fortress 2. Dociekliwi jednak znajdą prawdziwe źródło obu tych, nazwijmy to, tańców. Chodzi tutaj o scenę z filmu Skarb Sierra Madre z 1948 roku. W sumie to potwierdzałoby teorię McCree, że Jack lubił kiedyś oglądać stare westerny. No dobrze,
to by oznaczało, że żołnierza również mam już skończonego. Jeśli film wam się spodobał, zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, aby w przyszłości mogło pojawić się więcej tego typu materiałów. Tymczasem bardzo dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!